za tą wysokość, poczułem ciężar odpowiedzialności. No i jutro następuje okres rozliczenia i mimo, że jeszcze kończymy montaż, myślę, że możemy czuć sporą satysfakcję wszyscy, którzy wzięli udział w tym wielkim procesie, a oczywiście był to bardzo duży zespół, o czym już Pan Profesor wspomniał. Jest pod wieloma względami wystawa Świat Polskich Wazów Przestrzeni, gdzie sztuka bezprecedensowa, ponieważ patrzymy na epokę nieco z perspektywy głównych bohaterów, czyli króla rzemieślnika, króla reżysera i króla trzech wazów i rodziny i najbliższego otoczenia. Więc nie jest to wystawa zorientowana na jakieś zjawisko czy procesy społeczne, ale przede wszystkim odtwarzające czy odmalowujące epokę przez perspektywy królewskiej, przez pryzmat tworzony, można powiedzieć, przez sześć soczek. Tak jak wspomniałem, ludzie, przestrzeń, sztukę i dwór, kraj i Europa. Z tych perspektyw staramy się tworzyć ów świat, traktowany jako przez sieć wzajemnych relacji, sieć wzajemnych złożonych relacji. Świat, w którym sztuka teoretycznie stanowi jedną trzecią narracji, ale tak naprawdę dzieła wysokiej klasy artystycznej stanowią główny motyw przewodni ustawy. Czyli można scharakteryzować naszą koncepcję ideą wazoje wracają do zamku. To znaczy wracają w tym sensie metaforycznym po 350 latach i wracają w sensie muzealniczym. To znaczy zamek, jak wiemy, jest odbudowany w charakterze stanisławowskim. Ta narracja o jego XVII-wiecznych dziejach poprzez tą wystawę cały okręg wazowski do pewnego stopnia jest odtwarzana. I chciałbym podziękować panu dyrektorowi jako nie tylko pomysłodawcy roku wazowskiego, ale oczywiście także pomysłodawcy tej wystawy za zaufanie, za wytrwałość. Za cierpliwość przede wszystkim, bo tego zawsze. Zawsze jest to kwestia trudna, tak jak wspomniałem, nie było jeszcze takiej wystawy w Zamku Królewskim. Prowadziliśmy negocjacje z ponad setką instytucji, ostatecznie 75 instytucji zgodziło się użyczyć obiekty z kraju za granicy. Brały prawie ponad 280 obiektów, aż 100 autorów not katalogowych. Czyli to już jakby stanowi na pewną ilustrację zakresu owego projektu. Więc myślę, że warto właśnie przywołać jeszcze te najnowsze, najważniejsze zdobycze, jeśli chodzi o relacje muzealnicze. To znaczy wykorzystywaliśmy pewne doświadczenia z już wcześniejszych ekspozycji, między innymi właśnie z muzeami sztokholmskimi, wiedeńskimi. Z Wiednia udało się sprowadzić między innymi portret jednego z najważniejszych artystów dworu wazowskiego, Petera Czesłokmana, Pędzla van Dijka, czy świetny portret Konstancji Austriackiej, pędzla Józefa Heinza Młodszego. Z Drezna, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie udostępniło obraz niezwykle cenny z kolekcji Jana Kazimierza, do niedawna przypisywany Rembrandtowi. Teraz uznawany za dzieło jego naśladowcy, ale jakby stanowiący wyjątkowy dokument kultury artystycznej epoki. Natomiast wiele instytucji pierwszy raz udostępniło swoje dzieła na naszą ekspozycję. Między innymi Johnson's Museum w Londynie użyczyła nam unikatowy szkicownik działalnego Batisty Gislaniego, który między innymi zawiera projekty na pogrzeb Władysława Światego i ta sala pompa funeralna jest jednym z najbardziej ambitnych, efektownych projektów. Przypomnę tylko, że scenografia jest autorstwa profesor Wolany Kowalewskiej i Moniki Żebiejewskiej, pełnią sztuk pięknych we współpracy z profesorem Bazylią Kasunakiem. Więc ta scenografia stanowi ważne uzupełnienie przesłania całości i też w dużym stopniu wartość dodana. Jeśli chodzi o te instytucje szczególnie ważne obiekty, to chyba warto wspomnieć także o naszą galę w Londynie. Chyba to jest najważniejsze dzieło na naszej wystawie, czyli porwanie Europy Guidareniego z kolekcji Władysława IV. Poza tym użyczono także, jak wspomniałem, dwa bardzo cenne małe gazuficji, kilka cennych rysunków, nie tylko dla koneserów, z Albertiny, z British Museum,
Także ta współpraca, to wydarzenie jest wydarzeniem oczywiście niezależnym, popularyzatorskim i także, tak jak profesor zasugerował, także na razie naukowym. To jest ten punkt wyjścia do podjęcia refleksji, szerszej refleksji na temat epoki i dynastii. Chciałbym w tym miejscu podziękować całemu zespołowi. Jeśli chodzi o instytucje polskie, to jeszcze wspomnę, że szczególnie cenna była współpraca z Muzeum Zamku Królewskim na Wawelu Państwowym z Biurami Sztuki i na przykład z władzami zakonu nawiedzenia na Świętej Mojej Panny, czyli Wizyty Warszawskiej, które użyczyły bardzo wiele obiektów. Natomiast jeśli chodzi o współpracowników, to obie publikacje zostały wydane pod kierunkiem Tatiany Hartej przy współpracy z grafikiem panem Krajewskim i redaktorkami panią Anną Wlaźnik, Moniką Baranowską, Anną Wójkowską. Także im serdecznie dziękuję za wyjątkowy trud i entuzjazm, bo to chyba jest bardzo ważne. To znaczy, że się wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt nie tylko zrobiły dobrą robotę, tylko po prostu wręcz bardzo często prezentowały wręcz tytaniczny wysiłek, należy uznać. Także serdecznie bardzo z tego miejsca dziękuję komisarz organizacyjnej wystawy i przez dłuższy czas odpowiedzialny za pracę działu inwentarzy, czyli Magdalenie Lisowskiej, współpracowniczce z działu inwentarzy pani Anieli Mikule i głównemu konserwatorowi, całemu działowi montażu, wszystkim współpracownikom serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta wystawa, podobnie jak praca nad nią, sprawi obawiającą wiedzę.